nami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna to mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz spośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są ci, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, jakżeż piękne słowa usłyszeliśmy w dzisiejszej perykopie ewangelijnej. Słowa, które pokrzepiają nas, idących za Chrystusem w XXI wieku, szczególnie pokrzepiają wtedy, kiedy mimo wielu wysiłków, trudu, serca, ofiary i codziennej ciężkiej pracy na niwie Pańskiej spotykamy ciągle tych, którzy mówią: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? I potem tak, jak ci pierwsi słuchacze Jezusa Chrystusa, bo trudno ich do końca nazwać uczniami, wstają i wycofują się i odchodzą od ołtarza Pańskiego, odchodzą, bo nie znaleźli tutaj tego, czego oczekiwali. Nie znaleźli nie tyle Chrystusa, bo Chrystusa w Kościele znajdujemy zawsze, ale nie znaleźli tego wyimaginowanego w ich duszach sposobu życia, które wydawało im się, że będzie takim, jak sobie wymarzyli. Drogi bracie, droga siostro, Chrystus zaprasza nas, byśmy za Nim poszli. Ale co to oznacza? Co to oznacza w naszym życiu? Czy daje nam kartę kredytową, którą możemy włożyć do bankomatu i z niego wypadnie, czy uzyskamy kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy w złotówkach, w dolarach, w euro, w zależności od tego, gdzie żyjemy? Czy daje nam luksusowy dom i wszystko to, o czym być może gdzieś tam w podświadomości każdy z nas marzył? Czy daje nam beztroskie życie, które pozbawione jest wszelkich trosk, problemów, smutków? Nie. Chrystus Pan mówi do nas: pójdźcie za mną. Pójdźcie drogą mojego krzyża. Pójdźcie za mną w moim cierpieniu i naśladujcie mnie. Uczynili to apostołowie, tych 11. Tych, którzy Wielki Czwartek wraz z Nim zamaczali w kielichu Jego Najświętszej krwi, Jego Najświętsze ciało eucharystyczne i spożywali po raz pierwszy Chrystusowe ciało pod postacią chleba i pili po raz pierwszy Chrystusową krew pod postacią wina. To tylko oni. Tych 11 z grona kilkuset, co najmniej kilkuset, którzy szli za Nim i wydawało się, że będą wiernie przestrzegali tej nauki, którą słuchali,
że te cuda, których dotykali każdego niemal dnia, spowodują przemianę w ich sercach. Okazało się, że nie, ponieważ oni szukali czegoś innego. Oni nie szukali Królestwa Bożego, nie szukali Boga, tylko szukali modus vivendi, sposobu na życie, sposobu na poukładanie swojego życia. Dlatego też powiedzieli, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać i odeszli. Piękna to Ewangelia, szczególnie właśnie w Wigilię, w przededniu Niedzieli Dobrego Pasterza, podczas której będziemy modlić się o świętych kapłanów, tak bardzo potrzebnych Kościołowi zawsze, w każdym czasie, w każdym pokoleniu, w każdym wieku, ale jakże bardzo potrzebnych nam dzisiaj w XXI wieku w Kościele Chrystusowym, w Kościele, który czasami sprawia wrażenie w tej ludzkiej strukturze, że się ewakuuje, że odtrąbiono odwrót, że wychodzimy, że ostatni zgasi światło. Nic bardziej błędnego, siostry i bracia. Kościół będzie trwał po wszystkie czasy, aż do skończenia świata, aż do tego momentu, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus zstąpi na ziemię, by osądzić i rozsądzić całą ludzkość i podzielić jako ten dobry pasterz, oddzielić swoje owce od tych, którzy nigdy go nie zaakceptowali i nigdy za nim nie chcieli pójść. Dlatego też starajmy się, by w naszym życiu wyciągać właściwe wnioski ze znaków, które Pan Bóg nam zsyła. Takim znakiem w życiu każdego z nas, chrześcijanina, jest również znak Bożego objawienia, które dokonał za pośrednictwem Matki Chrystusa. Tego objawienia, którego stulecie przeżywamy w tym miesiącu, objawienia w Fatimie, które dokonało się wobec trójki niewinnych dzieci. Dzieci, które w momencie, kiedy przyznały się swoim najbliższym, swoim rodzicom, proboszczowi, zaczęły mieć coraz większe problemy, bowiem ludzie zaczęli uważać, że z nimi się dzieje coś niezwykłego, nie w sensie duchowym, ale że nie daj Boże są chore psychicznie. Natomiast to Maryja, to Pan Bóg wysłał ich jako swych posłańców, by przekazali światu naukę Bożą. Tę korektę, o której mówię od początku maja, korektę ludzkości, która musi się poprawić, jeżeli zechce osiągnąć zbawienie. 13 czerwca 1917 roku, tak jak zapowiedziała Maryja, tak też się stało. W godzinach południowych dzieci, nieco przerażone, ale już również skarcone przez swoich najbliższych, udały się tam, gdzie ostatnio były przed miesiącem, w maju, 13 maja, gdzie spotkały tę piękną panią, jak powiedziała i wspomina siostra Lucja. Przybyły również i tym razem, by zobaczyć, czy ta zapowiedź, którą zostawiła przed miesiącem, piękna pani się spełni. I kiedy przyszły do owego małego drzewa, dębu, spotkały znowu to samo zjawisko, co przed miesiącem. Spotkały Matkę Najświętszą, która stała jak gdyby na koronie tego małego krzewu i zaczęła przemawiać do Łucji. Łucja zapytała Matkę, czego Pani sobie życzy. Matka Boża powtórzyła to, co przed miesiącem. Zachęciła, aby przychodzili tu przez kolejne miesiące, 13 dnia na każdego następnego miesiąca i aby, co ważniejsze, odmawiali każdego dnia różaniec, by nauczyli się czytać. I w tym pierwszym zdaniu powiedziała, potem powiem wam, czego chcę jeszcze więcej. Wtedy Łucja poprosiła o uleczenie pewnego chorego. Matka Boża powiedziała, jeżeli nawróci się, wyzdrowieje w ciągu roku. Siostry i bracia, w
W tym króciutkim zdaniu jest tak wiele prawdy. Szukamy często sposobów na to, by nasze zdrowie, które z każdym dniem czasami tak bardzo marnieje, by ono wróciło. Modlimy się do Pana Boga, ale siostry i bracie, to nasze nawrócenie, ta nasza choroba wymaga czegoś więcej. Nie tylko wizyty u lekarza, ale wymaga wizyty u Niego, u Jezusa Chrystusa. Wymaga naszego głębokiego nawrócenia duchowego, bo każda fizyczna choroba ma swoje korzenie w problemach natury duchowej. I Maryja tutaj potwierdza, w tym objawieniu, potwierdza tę naukę, której tak wielu z nas nie chciało uznać. Często mówiliśmy i mówimy również my, żyjący w XXI wieku, jak to, o jakim związku między duchem a ciałem ksiądz mówi, przecież wiemy doskonale, że jeżeli boli mnie brzuch czy serce, to jest to wynikiem określonego stanu mojego fizycznego zdrowia. A jednak nie. Jesteśmy istotami duchowymi i fizycznymi. Połączenie ducha z materią powoduje, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jeżeli nasza duchowość jest chora, jeżeli ona jest w pewnym sensie niepełnosprawna, to przekłada się to również na nasze zdrowie fizyczne. Stąd Maryja mówi, jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. Wtedy również Łucja prosi dalej, aby Matka Najświętsza zabrała ją ze sobą do nieba. I Matka Najświętsza zdradza tutaj przed dziećmi pewną tajemnicę Bożego planu. Mówi, że Hiacynta i Franciszek zostaną zabrani przez Matkę Najświętszą już niedługo. Natomiast zwracając się do Łucji dalej mówi, ty jednak zostaniesz tu przez długi czas, bowiem Pan Jezus chce posłużyć się właśnie tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Siostry i bracia, dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca. Dzień, który powinniśmy każdego miesiąca ofiarowywać niepokalanemu sercu Maryi. Tym, którzy je przyjmą, obiecuje zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabia Jego tron. Zatrwożyła się. Dziewczynka jeszcze wtedy, mała Łucja, i zapytała, czy to oznacza, że zostanę tutaj sama? Maryja pociesza ją. Mówi, nie córko, czy bardzo cierpisz? Nie trać odwagi, nie opuszczę cię nigdy. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. W chwili, gdy wypowiada te słowa, jak opowiada siostra Łucja, znowu rozchyla tak jak przed miesiącem swoje dłonie i po raz drugi przekazuje odblask tego niezmiernego światła, które przeszyło ich po raz pierwszy przed miesiącem podczas pierwszej wizji. I kiedy wizja ta znika, Pani cały czas jest jak gdyby otulona światłem, które z niej emitowało i unosi się lekko, bez najmniejszego wysiłku, ponad zielony dom w kierunku wschodnim i tak jak przed miesiącem również znika. Tym razem oprócz dzieci było kilka osób, które znajdowały się blisko, poszły za dziećmi, bo już informacja, wieść o tym niezwykłym wydarzeniu sprzed miesiąca rozniosła się przede wszystkim wśród dzieci. Dzieci przeniosły swoim rodzicom i tym sposobem ludzie zaczęli się interesować, co się dzieje. I te osoby, które stały bliżej tego dębu, widziały, spostrzegły, że liście znajdujące się na wierzchołku tego krzaka ugięły się w tym samym kierunku, jak gdyby szarpnięte przez płaszcz Najświętszej Maryi Panny. Krzak, jak opisuje Łucja, pozostał później jeszcze przez kilka godzin tak ugięty w kierunku, w taki sposób, w którym Maryja uniosła się do nieba.
I w ten sposób zakończyło się kolejne objawienie, drugie już objawienie, które dokonało się wobec dzieci. Moi drodzy, Pan wybiera proste, czyste serca dziecięce. Dowiemy się w naszych dalszych opowiadaniach i rozważaniach, co się stało z Hiacyntą i Franciszkiem w związku z tą zapowiedzią, że niedługo zostaną zabrane do nieba. Co się z nimi stało? Ale chciałbym, byśmy w swoich sercach wzbudzali świadomość, że Pan jest. Pan jest wśród nas. Posyła do nas swoją matkę, by się nami opiekowała. Daje nam to wszystko, co nam jest niezbędne, byśmy osiągnęli życie wieczne. Dlatego korzystajmy z tego. Korzystajmy z wszystkich Bożych darów, dzięki którym i my możemy, moi drodzy, osiągnąć życie wieczne. Zapraszam was jutro o godzinie 11 na wspólną mszę świętą, uroczystą mszę świętą, którą będziemy w sposób szczególny ofiarowali, modląc się o dobrych i świętych kapłanów dla całego Kościoła powszechnego, nie tylko dla katolickiego Kościoła Narodowego, ale dla całego Kościoła powszechnego, bowiem potrzebni są dobrzy pasterze, którzy będą prowadzili wszystkich do Chrystusa. Módlmy się o to gorąco i szczerze już dzisiaj, podczas dalszej mszy świętej.